Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, jestem w starym vanie, ponieważ podróżowanie już jest w komplecie. Dojechałem do Zielonej Góry, Kasia przyjechała z nadmorza, ja przyjechałem z Małopolski i jesteśmy pod salonem Euromastera w Zielonej Górze, ponieważ remontujemy vana. Że tak powiem, silnik, skrzynię biegów i cuda na kiju, więc dzisiaj będzie taki bardzo odcinek warsztatowy z dużą ilością smarów i przeróżnych rzeczy, także zapraszam. Niestety nie nacieszyliśmy się długo Kasią wspólnie, ponieważ Kasia pojechała teraz kręcić wanturę, a ja idę do chłopaków właśnie do warsztatu zobaczyć, co się tam dzieje, bo wczoraj były wymieniane tarcze z tyłu hamulcowe, bo po prostu zardzewiały. Przez te pół roku, co samochód stał na deszczu, przy okazji wyszło, że korek od oleju był na silikonie, więc trzeba było po prostu jeszcze wymienić korek. No i coś tam jeszcze grzebali, ale dokładnie nie wiem co, więc idę się dowiedzieć. Ale turbiny widzisz? No. Jest cały skudrowany, już tam się poci, nie? To wymienimy. To metalowe, nie? No. Tu Cieknie. zaczęło cieknąć, no. Parę tygodni temu nie ciekło. Albo może zrobiliśmy ten olej, może No. też tam nie za bardzo jest dostęp, nie? No. Mamy problem. Bo nie działa nam ten tempomat na szóstym biegu i wydawało mi się te pół roku temu, kiedy kupowałem ten samochód pod tym salonem, w tym samym miejscu, że to jest prosty problem, po prostu wystarczy pojechać do elektryka, elektryk to po prostu naprawi no i będzie działać. Jednakże okazuje się, że to jest no nie byle jaka usterka, bo żaden z mechaników, z którym się skontaktowaliśmy, nie ma pojęcia, co się wydarzyło, dlaczego tak się dzieje. Są przeróżne teorie. Są teorie na temat czujnika biegu neutralnego, są teorie na temat jakiegoś tam złego, zepsutego impulsometru. No jest bardzo dużo opcji. Niestety, no, chłopaki nie mogą tego po prostu w żaden sposób znaleźć, w żaden sposób zidentyfikować. No i prawdopodobnie będziemy rozbierać w ogóle całkowicie skrzynię biegów, wyjmować skrzynię biegów. No, zawieziemy ją do specjalisty, który ją po prostu zobaczy, co tam było w środku wymieniane, bo to poprzedni właściciel powiedział nam, że skrzynia biegów była 2 lata temu wymieniana, bo była pęknięta, a rok temu były wymieniane jakieś tarcze. Ja też się dokładnie na tym nie znam, więc nie wiem, jakimi, no nie będę rzucał takich się terminów profesjonalnych. No, w każdym razie były wymieniane takie tarcze, no i potem ten tempomat przestał działać, wymienił impulsometr i ten tempomat zaczął działać. Jednakże, no, nie do końca nam, że tak powiem, tutaj to pasuje, bo nie możemy znaleźć tego impulsometru. Nie wiemy, gdzie to jest. No i nie wiem, chłopaki po prostu teraz patrzą pod kierownicę, sprawdzają wszystko po prostu od całego tego lewarka tempomatu aż do skrzyni biegu, żeby zobaczyć, czy gdzieś może po drodze jest jakaś rzecz, która mogłaby nas naprowadzić na rozwiązanie tej zagadki. Także dzisiaj będzie bardzo tajemniczy odcinek i poszukiwanie usterki w tempomacie, w dukato. Jeszcze korzystając z okazji, że mam podniesiony samochód, to wam pokażę, co wczoraj wymieniliśmy. To jest jakiś system mocowania koła zapasowego. Tu się wkłada klucz i opuszcza koło zapasowe. A zamontowałem to nowe, ponieważ to jest taki beznadziejny system na takie linki, które po prostu pod wpływem wody korodują i w soli i tak dalej, no to się po prostu zapychają te linki. Ale no niestety w Fiacie tak to wymyślili i nie ma innej opcji. No można byłoby samodzielnie wyspawać jakąś taką kratkę, która trzyma koło. No chyba, że ktoś z was ma jakiś patent, jak można byłoby to zrobić, bo z tego co słyszałem, że to jest po prostu jedna, no pół roku, rok wytrzyma i później już trzeba to po prostu wymieniać przy okazji wymiany koła. Przeciąć linkę, żeby spadło koło, no i później to po prostu wymienić, a koszt takiego czegoś to jest 250 zł na Allegro. Tu kawałek dalej jest zbiornik na szarą wodę, jego nigdy nie pokazywałem zamontowanego, bo nigdy nie byłem na podnośniku. Ale tak wygląda zbiornik na szarą wodę, on ma 80 litrów. No teraz nie będę odkręcał, bo trochę wody tam jest. I tutaj po prostu z niego odchodzi woda. No więc tak jak mówiłem, będziemy teraz wyciągać silnik i przy okazji sprawdzać wszystko, co tam po kolei leci. No i jak coś będzie nie tak, coś będzie zepsute, no to będziemy po prostu wymieniać na nowe. Bo nie pojedziemy za granicę daleką trasę, a chcemy daleką trasę w tym roku jechać z samochodem, który możliwe, że się zepsuje. Więc ile by to nie kosztowało, no niestety będzie trzeba wymienić. Thank you.
Moi drodzy, kończymy na dzisiaj pracę w warsztacie. Ja idę do vana. Tam już jest zamknięte, ponieważ jest piątek, godzina 17:20. No i czas zacząć weekend. A z informacji takich praktycznych to wygląda sytuacja w ten sposób. Wyjęty został silnik, zostały tam rozkręcony ten silnik, wyjęta skrzynia biegów. Skrzynia biegów jedzie w poniedziałek do pana, który się zajmuje regeneracją, jest po prostu tutaj w Zielonej Górze fachowcem numer jeden. I on sprawdzi dokładnie tą skrzynię biegów, rozbierze i zobaczy wszystko, co tam w środku jest i czy wszystkie części, które były włożone przez poprzednich użytkowników tego samochodu, są tak, jak powinny być. W międzyczasie chłopaki wyczyściły silnik, czyszczą, wymieniają, co tylko się da. I no, tak powiem, podsłyszałem rozmowę, że to jest taki remont generalny silnika. Więc no, jeżeli to wszystko pójdzie dobrze, tak po naszej i po ich myśli, to będziemy mieć tutaj odświeżony fantastycznie silnik. I będziemy mogli sobie ruszyć i miejmy nadzieję, że bezawaryjnie objeździmy cały świat na tych częściach. No ale to tyle. No, zobaczymy resztę w przyszłym tygodniu. W poniedziałek mamy zawieść tą skrzynię, będziemy myśleć, co tam dalej. My będziemy potem montować i kombinować. A teraz Kasia szuka miejsca na weekend i jedziemy na wspólny weekend Kasi i Łukasza, gdzie przez prawie 3 tygodnie w odosobnieniu żyliśmy, a teraz już nareszcie razem. Jedziecie z nami oczywiście. Ale nie jestem pewien, czy tam tam nie będzie zakazu wjazdu, bo to jest wał przeciwpowodziowy na Odrze, więc ja idę tam zobaczyć, a was wysyłam z Kasią na przeprawę promową. W takich cudownych okolicznościach przyrody przyszło nam wczoraj spędzić noc. Ten zajazd, to miejsce, gdzie znaleźliśmy na mapie przy Odrze, okazało się niewypałem, bo raczej nie dało się tam po prostu dojechać, pomimo że podjęliśmy próbę, ale w pewnym momencie się droga skończyła na wale przeciwpowodziowym, a dwa, było tam okropnie dużo komarów, po prostu niesamowita ilość komarów i tylko na ten moment, kiedy wychodziliśmy z wana, żeby sprawdzić, czy się da dalej jechać, no to nas po prostu pocięły totalnie. Więc postanowiliśmy jechać dalej, bez celu. No i jechaliśmy i nagle zobaczyliśmy te przepiękne słoneczniki. Więc pomyślałem, Kasia, dlaczego nie spędzić nocy tutaj? Więc tak też spędziliśmy dzisiejszą noc. A teraz rozpoczynamy nowy, słoneczny, piękny dzień od śniadanka. Gold rings, gold leaves.
Całkiem przyjemne miejsce, jak widzicie. Proszę? Mówię właśnie do naszych widzów, że całkiem przyjemne miejsce, jak bardzo widzicie. Mnie się bardzo podoba. Tam będziemy za chwileczkę pracować. Popracujemy sobie na komputerku. Kasia dokończy tam poprawienie tej książki swojej, a ja w tym czasie, jeszcze zanim tam pójdziemy, zrobię nam iced tea, bo jak wiecie, od niedawna mamy zamrażarkę, więc możemy sobie normalnie robić lody. Moi drodzy, właśnie dostałem taką bardzo radosną wiadomość. Potwierdzenie z Caravan Salon, czyli z targów karawaningowych z Poznania, na których w tym roku będziemy. Do 3 razy sztuka mieliśmy być w zeszłym roku, 2 lata temu, ale się nie udało i w tym roku będziemy na pewno. Targi karawaningowe będą miały miejsce od 24 do 24, 25, 26 września na targach w Poznaniu. Jeżeli ktoś z Was chciałby się tam wybrać, to mamy do rozdania 3 podwójne bilety i możemy je, że tak powiem, Wam przekazać. Jeżeli ktoś z Was chce, to napiszcie w komentarzu, że chcecie taki bilet i napiszcie, dlaczego byście chcieli taki bilet, dlaczego chcielibyście pójść na te targi, a najbardziej kreatywne odpowiedzi otrzymają od nas właśnie te wejściówki. My tam będziemy mieć swoje stoisko, będzie nasz van, będziemy my, będą nasze książki i będzie można to wszystko zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. Będziemy też mieć prelekcję podróżniczą w sobotę w popołudniu. Także serdecznie Was na to wydarzenie zapraszamy. No heja, już jesteśmy blisko wyjazdu. Nadal jesteśmy w Zielonej Górze i samochód został już skręcony. Ta skrzynia biegów była regenerowana. Sprawdzili ją fachowcy, którzy się zajmują tylko i wyłącznie skrzyniami biegów. Rozkręcili ją na czynniki pierwsze. Powymieniali parę części, między innymi taki wał, na którym były luzy i przez to ruszała się ta gałka zmiany biegów, ten lewarek. Jeszcze powymieniali kilka jakichś pierścieni, ale ja dokładnie nie wiem, jak się to nazywa, no, nie zapamiętałem też tego, oni mi mówili, nawet pokazywali. No i ta skrzynia została zalana olejem, zamontowana, silnik włożony i wszystko po prostu na swoje miejsce powracało. Przy okazji chłopaki z Zielonej Góry, z Euromastera wymienili mnóstwo części, które wyglądały na zużyte i które mogłyby się ewentualnie zepsuć w tym silniku. Jeszcze samochodu nie mamy, bo brakuje nam rury od turbo, bo ona była bardzo skorodowana i ją trzeba było wymienić na nową. Czekam na dostawę, jutro ona będzie. No i prawdopodobnie, jeżeli ona przyjdzie, no to wszystko będzie dobrze, no to jutro już wyjedziemy. A z uwagi na to, że siedzimy i czekamy, nie jesteśmy no niepotrzebni tam im w ogóle w tym warsztacie, pojechaliśmy na wycieczkę i jedziemy się spotkać z Kamilem naszym widzem. Kamil, którego część z Was może znać, ponieważ on przerobił autobus na kampera. No i to był dosyć popularny filmik na YouTubie. No i jedziemy teraz zobaczyć, jak tam postęp prac. No i chcemy zobaczyć ten autobus na własne oczy. Jakieś ograniczenia wagowe? Ile tu można? 18 ton. Haha, 18 ton. Ale też masa własna też jest jakaś spora. 10. Bo już było ten styropian, czy ty go włożyłeś? Nie, ten styropian był. Tu jest coś dobre, bo to oryginalnie była taka pianka tłusto metalizowana, nie? To jest pianka PIR, więc 40 cm. To teraz się też takie stosuje. To rewelacja jest, nie? Tak, 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 tak. Więc... No i boiler do wody, taki wielki, tak domowy. No, gazowy normalnie. No. Gazowy. No, gaz z butli. Prysznic? A taki wielki. Pięknie. Planujesz go gdzieś postawić, czy będziesz nim jeździł? No jeździł. Aha. Ostatnio już byłeś na jakimś wyjeździe. No, no to jest. Testowym, no. Nad jeziorkiem niedaleko. Na pracy jest, na pracy. No. No i tu będzie co? Tu będzie salon? Tu będzie, tu na prawo tu będzie kuchnia. Tu będzie kuchnia? Tak, wszystko dajemy celowo z tej strony, bo zbiorniki mamy z tej strony, nie? Wiem, żeby zrównoważyć ciężar. Tam mam 660 litrów wody wszystkie, więc... Na dachu są panele, na razie to się. Aha, tu będzie taras. No. Żeby najpierw tym go będzie po prostu łamać, nie?
Właśnie się dowiedziałem, że Kamil ma swój kanał, na którym pokazuje też budowę tego autobusu. Jak się nazywa twój kanał? Kanał nazywa się Camperos. Jest bardzo amatorski, ale jest. Także ja wam tutaj zalinkuję. Możecie sobie kliknąć, zasubskrybować i zobaczyć, jak powstaje ten autobus. No tak jak mówię, no ja jestem po prostu pod totalnym wrażeniem wielkości po prostu i przestrzeni i możliwości, jakie daje właśnie adaptacja autobusu. Także my będziemy na pewno śledzić ten projekt. Trzeba powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem zarówno projektu, jak i osoby Kamila. No mega mi po prostu to imponuje, że wziął na siebie tak wielki projekt i że się nie poddaje, że nie narzeka, że po prostu już ma takie fajne podejście, że mówi, że już czasu nie liczy, że już sobie nie daje deadline'ów, ponieważ jak się spieszył, to popełniał błędy, więc teraz do wszystkiego tak na spokojnie podchodzi. Super i bardzo fajną ma energię i teraz się czuję po prostu taka no, naładowana tą pozytywną energią. A także już się po prostu nie mogę doczekać, aż my w końcu będziemy mogli wsiąść do naszego domku. No i mam nadzieję, że się gdzieś z Kamilem spotkamy, że już za niedługo ukończy ten domek i że gdzieś w drodze uda nam się spotkać. Super. No. Będziemy obserwować postępowania i trzymamy mocno kciuki, że za niedługo uda im się wyjechać w podróż marzeń, w podróż życia. No i przyszło nam spakować nasz majdan. Chłopaki czekają na tą ostatnią część. Za chwileczkę ona ma przyjść, bo ma kurier przyjechać. No i my w tym czasie postanowiliśmy się, że tak powiem, przepakować i rozpoczynamy niedługo nową podróż. Zabieramy ze sobą nasz srebrny przycisk, który słuchajcie, wczoraj odpadł. Normalnie przyszliśmy do samochodu i przycisk leżał koło łóżka, więc uznaję, że to jest znak, że trzeba go po prostu już z tego samochodu zabrać. My oczywiście nie sprzedajemy tego samochodu, ten samochód zostaje, na razie zostanie w Zielonej Górze, a we wrześniu będziecie mogli go zobaczyć na targach. Także teraz będziemy z Kasią wynosić wszystko, sprzątać, no i przepakujemy się do po prostu nowego vana. Wam, że minęły 2-3 godziny i jesteśmy w miarę przepakowani. Prawie, no wszystko jest już tutaj, zestargowana w nowym. Wszystko wam jeszcze pokażemy w wanturze za niedługo. Został mi ostatni element, czyli łóżko. A od naszych znajomych dostaliśmy piękny zestaw pościeli na urodziny i poduszek. Także teraz będziemy szybko oblekać, żeby już wszystko było takie super świeże i nowiutkie. To jest z nami dłuższy czas, ten wie, że ja mam po prostu świra na punkcie poduszek i kocham jak są podusie i podusie robią klimat. I zobaczcie co upolowałam. Piękne poduszki z ważką w różnych kolorach. No i one będą właśnie tutaj na tej kanapie, będą dodawały jej takiej przytulności. Ale się jaram. Odjeżdżamy. Pa, 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 pa. Pa. Ale miło. Wyruszamy, jesteśmy gotowi. Ja zobaczcie, siedzę sobie z tyłu. Bo zaraz wyciągam laptopa, będę montować tego vloga. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że jeśli by was naszła ochota na takie piękne pościele czy te cudowne podusie, to nasi znajomi przygotowali dla was specjalnie zniżkę 10%. Musicie wejść w link, który znajduje się w opisie. Jeśli przez niego wejdziecie, to ta zniżka już tam automatycznie będzie funkcjonowała. Także serdecznie was zapraszamy. Firma nazywa się Pościel Lux. Także tak jak się nazywa, dokładnie tak wygląda. No ja jestem po prostu taka szczęśliwa, bo jedziemy w końcu. Boże, ile to zajęło nam Łukasz? Pół roku. Jestem przeszczęśliwa i jest po prostu pięknie, super. Nie mogę się doczekać w pierwszej nocy. Ja też.
Moi drodzy, dojechaliśmy już do Suchej Beskidzkiej, jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy bez żadnych problemów i teraz chciałbym po prostu tak szybciutko podsumować, co się wydarzyło w tej Zielonej Górze. Otóż no, z uwagi na to, że szukaliśmy problemu związanego z tempomatem niedziałającym na szóstym biegu, no to rozkręciliśmy cały silnik, rozkręciliśmy całą skrzynię. Skrzynia biegów poszła do regeneracji, została wymienione te wszystkie części, które były zużyte, przetarte, wytarte. No i taka nowa skrzynia została zamontowana z powrotem do naszego LTK, została zalana nowym oczywiście olejem. Przy okazji zostały wymienione bardzo dużo rzeczy. Filtry paliwa, paski, wszystkie paski, jakie tam mogłyby się, no, są w silniku. Alternator, rozrusznik, rura od turbo, silnik został wyczyszczony z takich olejów i smarów. Klimatyzacja została nabita. Wymieniliśmy stacyjkę, tak żeby mieć jeden klucz do wszystkich zamków. Podłączyli nam Webasto, czy paliwo to Webasto, bo ja wcześniej tego nie zrobiłem. Zostały wymienione hamulce z tyłu, te skorodowane tarcze hamulcowe, na nowe bębny, nowe szczęki, nowe tarcze, nowe klocki. Olej silnikowy został wymieniony, oczywiście filtry paliwa, filtry oleju, filtry powietrza, to wszystko też. Płyn chodniczy został nowy nalany. Chyba tyle, ale to jest bardzo dużo rzeczy, no bo zakład był zamknięty przez kilka dni tylko po to, żeby zająć się samochodem podróżowanie i żebyśmy mogli wyjechać w naszą wymarzoną podróż. Także bardzo serdecznie dziękuję Krzyśkowi i chłopakom za to, że nam udostępnili warsztat, że tam zajęli się tak profesjonalnie nami. To jest nie pierwsza nasza wizyta w tamtym zakładzie na Makowej w Zielonej Górze i za każdym razem wyjeżdżamy po prostu ze wszystkimi nowymi częściami i po prostu ze spokojnym sumieniem, z tym spokojem duszy, że nam się nie zepsuje samochód. No i dzięki temu, że też zawsze wymieniamy u nich olej, wymieniamy te wszystkie paski, hamulce, no to też nigdy przez 3 lata nie mieliśmy awarii w starym vanie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Krzyśkowi i Kini i wszystkim chłopakom, którzy pracują w tym zakładzie na Makowej 14. Niestety nie znaleźliśmy przyczyny zepsutego, niedziałającego tempomatu na szóstym biegu, no ale wykluczyliśmy tą mechaniczną usterkę, dlatego teraz będzie czekała nas wizyta u elektryka albo elektronika samochodowego, taki, który ma po prostu możliwość programowania i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z Was się zna na takim czymś, albo zna kogoś, kto się zna na takim czymś, to nam dajcie znać w komentarzach i będziemy się kontaktować, będziemy się umawiać na wizytę, bo po prostu skoro jest ten tempomat, to musi działać, a no nie działa na szóstym biegu. Na wszystkich biegach działa, ale niestety na tym nie działa. Będziemy musieli w tym przyszłości się nad tym pochylić. Co do naszych planów, to moi drodzy, w przyszłym tygodniu będzie wantur. Pokażemy Wam dokładnie, jak ten samochód wygląda. Wszystko po prostu zrobimy takiego wantura. Pokażemy, co jest, gdzie, jak i tak dalej, tak żebyście mieli ogląd i zobaczyli efekt końcowy mojej kilkumiesięcznej pracy. I już teraz serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, no to żeby nie ominąć tego odcinka, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj. No i wtedy dostaniecie w przyszłym tygodniu powiadomienia, bo po prostu Wam się wyświetli, czy na ekranach telefonów, czy telewizorów wyświetli się Wam ten odcinek. I jeżeli się Wam podobał ten odcinek dzisiejszy, to zostawcie łapkę w górę. No i tyle chyba. Przypominam o tej pościeli Lux, o tym, że jest zniżka. Dziękuję bardzo Krzyśkowi za opiekowanie się nami przez ten tydzień i za opiekowanie się naszym vanem. No i Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i oglądaliście nas i że jesteście z nami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam miłej niedzieli i cudownego tygodnia i do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Bajo! Wildfire will be golden, golden, golden things.